Jest jedna zmiana w pierwszej piątce Gruzinów w stosunku do pierwszego meczu. Zamiast Wiktora Sanikidze wystąpi Nikolas Skitiszwili. To jest wyższy zawodnik, zatem wzmacnia Igor Kokoszko strefę podkoszową. Kuszengeria też jest powyżej 2 metrów. Marcin Gortat kontra Paczulia, teraz Koszarek, zamarkował tylko rzut, Lampę z powrotem do Marcina Gortata, bardzo ważne, pierwsze wejście pod kosz tak i jest. 2 punkty Marcina. Myślę, że on dobrze wie, że walka pozycji. Gamkrelidze zastąpił Cinsadzego. Paczulia teraz zablokowany przez Gortata. Świetnie, świetnie. Brawo Marcin. I tak musi grać z Paczulią, musi go wybić mu z głowę grę w polu 3 sekund Marcin Gortat. Będzie odpoczynek. Widzieliśmy, że jeśli chodzi o rzuty z daleka, rzuty za 3 punkty, no, to skuteczność mizerna po obu stronach. Kelati do Gortata i teraz wykorzystał przewagę Marcina Gortata. Razem z Marko Iszwilim, obwodowi gracze Gruzji, Skitiszwili oraz Shermadini pod koszem. Shermadini głównie w tej chwili stawia zasłony. Marko Iszwili urywa się Majewskiemu, ale... Fabian Green blisko Kelatiego, oddał Beliszy piłkę. Marcin Gortat, Shermadini, nie ma tego doświadczenia, którym dysponuje Paczulia. I od podania przez Gamkrelidzego. Wpuszczają, teraz ciekawa sytuacja, bo Gortat to jest jakaś kombinacja. Dylewicz do Gortata, Gortat nad Paczulią i będą punkty. W obronie gracze gruzińscy, wydawało się, że kryli jakąś kombinowaną obroną. Aż znakomicie. Jeżeli szczelnie w obronie, to celnie też w ataku. Tak głosi porzekadło. To by się przydało teraz tej akcji. Berisha. I jeszcze raz Marcin Gortat przeciwko Paczuli. Gortat, to jest akcja dla niego. Ma dużo miejsca. Wszyscy pozostali zawodnicy daleko i tak. Poradził sobie. Tak, to jest tutaj Marcin chce pokazać się, że... Majewski, do niego podanie. Kelati, ale nie było dostatecznie szybkiego wyjścia. Bronił Marko Iszwili dobrze od piłki. Koszarek, to będzie za krótki rzut, ale Gortat zebrał i powinien poprawić. Świetnie, był faulowany. A więc akcja... On zastąpił Cinsadzego, jest mniej więcej porówno rozłożony czas gry obu rozgrywających Gruzji. Zespołowa zbiórka, ta ostatnia polskiej drużyny. Gortat, Skitiszwili koło niego, Gortat, tak, są punkty! Panowie, krok po kroku. Jest to Green, Skitiszwili. Sanikidze do Paczuli, ale tam jest Marcin Gortat. Liczymy na to, że i teraz uda się obronić, zablokować Paczulię. Wszystko w obronie. Nie było faulu. Wróci teraz Dardan Beric.